Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w takiej troszeczkę małej miniserii z That's Not My Neighbor. Na pewno kojarzycie z kanału Papers, Please. To jest taka w sumie klasyczna gra, nie tylko u mnie, ogólnie na YouTubie jest to dosyć klasyczne. No i właśnie, gry polegające na wpuszczaniu bądź niewpuszczaniu ludzi. W szczególności, kiedy masz albo panów na T, kończących na istów, albo masz tak zwanych doppelgangerów, którzy próbują zamieniać się w sąsiadów i próbują również wedrzeć się pod twoim czujnym okiem do danego budynku. No właśnie, bo jesteśmy tutaj cieciem. Cieciem, który sprawdza listę lokatorów i decyduje, czy wpuścić daną osobę, czy jej nie wpuścić. No i o co dokładnie w tym chodzi? Sprawdzając dokumenty, jak na przykład w naszej Aristotce w Papers, Please, musimy zobaczyć, czy dany lokator jest prawdziwy, czy nic tam go nie wyróżnia na tle danego zdjęcia, opisu, etc., etc. Czy może właśnie coś wyróżnia i coś jest nie tak z nim? Czy musimy wezwać specjalną drużynę do zwalczania takich szkodników? Czy może po prostu go wpuścimy albo i nie? Tak więc, moi drodzy, zapraszam was na taką pseudo miniserię. Ja chwilę pograłem sobie, i naprawdę, no jak ja taki gier... Ogólnie miałem problem z Papers, Please właśnie, że mi się nie chciało troszeczkę do tego przysiadać, bo to jest co innego jak grasz sobie samemu i nie masz takiej presji, że o kurde, muszę, mam ochotę to zagram, a jak nie mam to niestety. Tak tutaj naprawdę miałem ochotę, żeby sobie w to zagrać. Więc zagrałem chwilę. Stwierdziłem, ok, spróbujmy, chociaż no, to jest gra pełni w języku angielskim, ale język jest dosyć prosty, więc mam nadzieję, że sobie poradzę z takim tłumaczeniem. Chociaż nie powiem, bo już dawno nie tłumaczyłem, tak czy z Loretty, czy z Little Goody Two Shoes, no to niestety no, miesięczna przerwa była, więc nie wiem jak to będzie. Spróbuję, ale zobaczymy. Więc jakieś błędy językowe, przepraszam, jąganie się, przepraszam, ale myślę. Dobra. Zagramy sobie oczywiście na Arcade Mode, czyli doppelgangerzy, którzy tam sobie są wpuszczeni przez nas, od razu nas nie zabiją. Oni dopiero nas załatwią na samym końcu. Również score rank się pokaże na samym końcu i jest możliwość znalezienia i ukończenia jakiegoś quizu Chestera. Nie wiem, o co tu chodzi, ale no jeszcze go nie spotkałem. Mimo już jeden run zrobiłem tak jakby całościowy. Mamy również Nightmare Mode, który podobno wyszedł jakoś ostatnio. W ogóle to jest gra przeglądarkowa. Ona jest dostępna na itch.io, ale jest również na przeglądarce. I powiem wam szczerze, że... troszeczkę tego nie rozumiem. Że wersja przeglądarkowa jest bardziej aktualna od tej pobieranej. No ale na to by wychodziło. Na to by wychodziło. No i tutaj również mamy, że jest nierekomendowana, bla 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 bla. To się dowiecie później, jak wam się spodoba oczywiście. Dobra. Zagrajmy sobie. Mamy tutaj również tutorial pseudo, który postaram się wam tłumaczyć na bieżąco. Podążaj za tym krótkim filmem DDD, który postara ci się wszystko wytłumaczyć. Witaj. Jeżeli to oglądasz, zostaniesz pewnie nowym cieciem w swoim budynku. Twoim zadaniem jest zdecydowanie, która osoba jest zwykłym użytkownikiem, a która doppelgangerem. Jak wszyscy wiedzą, doppelgangerzy mają umiejętność zmieniania się w inne osoby i wcielania się w nie. Ale niektóre nie są zbyt dobre i ich ta generacja nie jest zbyt perfekcyjna. Musisz zwrócić uwagę na to, jak wyglądają twoi sąsiedzi. Również pamiętaj na tym, żeby markować taką checklistę swoich sąsiadów. Nie możesz zgubić żadnego detalu, ponieważ mogłoby narazić to na śmierć twoich sąsiadów. To jest struktura z twojego biura. Teraz wyjaśnię ci, jak to wszystko działa. To jest okno bezpieczeństwa. Nie zapomnij obserwować indywidualności, które nadchodzą. Osób, które nadchodzą. Po prawej stronie masz foldery z całkowitą datą, danymi swoich sąsiadów z każdego piętra. Żeby spełnić całą checklistę, weź ją do ręki, która leży na wprost ciebie. Odbieraj dokumenty z tej takiej dziury, patcha,
który jest pod oknem. To ty determinujesz, która osoba wejdzie, znaczy która jest doppelgangerem, a która nie jest i która wejdzie do budynku za pomocą tych klawiszy. Jeżeli jednak zdecydujesz, że ktoś jest doppelgangerem, naciśnij przycisk bezpieczeństwa i zadzwoń na 3312. Żeby skomunikować się z DDD albo jakimkolwiek apartamentem w budynku, użyj telefonu na wprost ciebie. Twoja praca jest bardzo istotna, więc postaraj się robić ją dobrze. W końcu honorujemy wszystkich cieciów na końcu miesiąca. To jest Henry. Nie wykonuje swojej roboty doskonale, ale jest jedynym cieciem w okolicy, więc który nie został zabity przez doppelgangera. Bądź jak Henry. Jezu. Ale lepszy. Henry, ale lepszy. To jest do jąkania, ale naprawdę jak jest limit czasu, gdzie nie możemy klikać, to jest dla mnie dosyć ciężkie. Witam i gratuluję twojej nowej pracy. Twojej nowej pracy. Jeżeli widziałeś swój film wstępowy, twoja praca polega na wpuszczaniu osób do budynku. Każdego dnia będzie nowa jakby strona, która decyduje, kto jest zapisany na liście, a kto nie. Jest możliwe, że będą osoby, które nie będą na tej liście. Z każdej z nich musisz klikiwać tą listę i zadawać pytania. Również musisz zweryfikować ID i pozwolenie wstępu. Nie zapomnij również sprawdzać daty dokumentu. Pamiętaj, że jest luty 1955. Życzę ci powodzenia. Biuro, jego język jest dosyć giętki, ale bez przesady. No i dobra, to jest nasze biuro, moi drodzy. Good afternoon. No dobra, kim ty jesteś? Arnold Schmidt. Pan Arnold Schmidt, data jest taka. Kolego, ale tak, ty po pierwsze nie masz entry request. O, przepraszam, zapomniałem dać tego nakazu wstępu. Właśnie, co ty tam masz? Okej, okay, Arnold Schmidt, apartament F0201. Powód? Jestem jednym z mieszkańców budynków. Wracam z mojej pracy jako pisarz. Okej, okay, a czy ty tu jesteś? Arnold Schmidt, F0201. Tylko, no właśnie, moi drodzy, widzicie, co to jest nie tak z nim? On tutaj ma kołowaty wąs, tak? Czyli pierwszy to już jest doppelganger. Zadajmy mu pytanie na temat jego wyglądu, appearance. Co jest nie tak z moim wyglądem? A, popatrz uważnie na to zdjęcie z papierów. Okej, okay, ale faktycznie, on na entry request ma te wąsy. On na tym zdjęciu ma te wąsy. Tu też ma te wąsy. Być może to zdjęcie nie jest aktualne po prostu. No dobra, on ogólnie był z F0201, tak? Czyli drugie piętro, pierwsze mieszkanie. Arnold Schmidt, 778-322. To jest po pierwsze. 778-322. Tak, 71 to się zgadza wszystko. Arnold Schmidt. Tu też był Schmidt. Arnold Schmidt. Dobra, i faktycznie jest pisarzem. Ma duże brwi. Prominent, nie pamiętam co to znaczy. Wąs, czyli taki pewnie zaokrąglony wąs. Nosi kapelusz. Okrągła twarz, krótkie włosy. 5123 numer. No ty mi się nie podobasz. On ma tą twarz zaokrągloną faktycznie, nosi kapelusz. Dobra, zapytajmy się, czy przypadkiem on nie jest w domu. 5123. Włączamy telefon. No i to jest ten stary, stary telefon, czyli musimy kliknąć tak i przeciągnąć. 5123.
Witam, Sydney Glenresmich. Mojego męża nie ma w domu. I teraz pytanie. Bo ja go mogę wpuścić. Ja go mogę wpuścić, ale nie jestem pewien, który tutaj ma pierwszeństwo, która data ma pierwszeństwo, no bo on nie wygląda tutaj jak on. Tutaj za to jest napisane. To jest napisane? Nie, to nie jest tutaj napisane. Znaczy, tutaj wszędzie data się zgadza. Czyli dane się zgadzają, czyli ma ten wąs zaokrąglony. No i faktycznie to by się zgadzało. Jest na liście. Appearance troszeczkę nie. Entry request zgadza się. ID się zgadza. To jest jednak z moim wyglądem. No, to by się zgadzało. Kurde, nie wiem. Wpuszczamy go. Ja bym go wpuścił. Jeszcze sprawdzę to ID 566219. 566219. 566219322. No zgadza się, wszystko się zgadza. Dobra. Być może to źle zrobiłem. Zamykamy ten pierdolnik. Witam. Okej, okay, doktor W. Afton. Jestem oczywiście mieszkańcem. Psychist. Fizyk? Okej, okay, ale tak, koleżko, nie masz ID. Tutaj jest moje ID, okej. Okay. To by się zdjęcie zgadzało. Doktor W. Doktor W, czy ty jesteś na liście? Nie jesteś na liście. Okej. Okay. Nie ma cię na liście. Czemu? Dzisiejsza lista? Liczę na to, że mnie drodzy cię złapiesz. Co teraz z tym zrobisz? Proszę bardzo, dzwoń do DDD. Oczywiście nie dokończymy swojej pracy, czyli nie skończymy tego, dopóki nie dokończymy tego, co chcemy zrobić. Dobra. Dzwonimy do DDD. 3, 1, 2. Czyli to był nasz koleżka, doppelganger. Kontaktowałeś się z DDD. Grupa agentów została wysłana do twojego budynku. Poczekaj na protokół zczyszczenia, aby kontynuować. No, dajesz, dajesz. Okej, okay. Protokół czyszczenia zakończony. Możesz kontynuować swoją pracę. Dziękuję. Dziękuję. Lecimy dalej. Przyjdzie ktoś, czy nie? Kurwa, to był doppelganger. Tamten był doppelganger. 5-1-2-3. 5-1-2-3. 5-1-2-3. Ona już nie żyje. Gloria Smith. Okej. No ale no niestety puściliśmy do Progangera. Jako pisarz. Zduplikowali kurwa wszystko. To jest to samo ID nawet. To ja go wpuszczę. Pewnie zapytałem się. To jest nie tak z moim wyglądem. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że to jest najważniejsze. F0201. Kurde, ale lipę zrobiłem. No nie byłem pewny, co jest, co ma pierwszeństwo. Co ma pierwszeństwo? Ja ich wpuszczę. Ja ich wpuszczę i ja tam zaraz zadzwonię. Tam zaraz zadzwonię i zobaczymy. Pewnie tam będzie zaraz trup. Tam będzie pewnie zaraz trup. Dobra. Ty w takim razie masz wszystko.
Add request i jesteś na dzisiejszej liście. Complete checklist. Wszystko jest w porządku, tak? Możesz dla mnie otworzyć drzwi? To mogę. I zaraz dzwonimy tam. Przyjdzie po prostu. Okej, okay, pitch, pitch. To było coś nie tak definitywnie. Pitch, pitch, pitch. Broskwinia. Imię broskwinia, broskwinia, broskwinia. Powód broskwinia, 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 broskwinia. Zaraz, najpierw dzwonimy do ciebie. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Jestem ciekaw, czy oni żyją. Dobra, Gloria Smitch. W apartamencie. No dobra, ale my wpuściliśmy kogoś, tak? Definitywnie kogoś wpuściliśmy. Ty widzę, że masz dokumenty. Czemu tu jest akurat 5 sztuk? Pitch, pitch. Pitch, 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 pitch. 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 1, 4, 3. 1. Tu coś musi być jakaś zagadka. Mamy jedną bruskwinię tu. Jedną bruskwinię tu. Dobra, zapytajmy się go na przykład o appearance. Pitch, 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 pitch. Mhm. Pitch, 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 pitch. Entry request. Też nie. Nie macie na liście. Dobra, jak na przykład damy ci to. Pitch. Nie mogę cię puścić, no. Jesteś definitywnie pitch, 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 pitch. Kurde, no, mamy niby te dokumenty. I tak już mamy zwalony run. Wiecie co? Dobra, ja bym go na początku wpuścił. Idź. To było definitywne pisz, pisz, pisz. Dzień dobry. Czy ty jesteś na liście? No nie widzę cię na liście. Steven Rootboys. Steven Rootboys, trzecie piętro. Kończyłem pracę jako pilot. W sensie wracam z pracy jako pilot. Trzecie piętro. I to jest Steven Rootboys. I rozumiem, że to jest jego ojciec. 4242. Najpierw zadzwonimy. 4242. Witam, syn McLeod Rootboys. Mojego syna nie ma w domu. Okej. Okay. Czy on wrócił? To jeszcze zależy, czy on wrócił. Steven Rootboys, okej. Okay. Steven Rootboys, bla bla bla, 966. To by się zgadzało. Duży nos. Krótkie włosy, mała głowa. Pilot. No dobra, tylko kolego, my cię musimy na razie i tak zapytać. Po pierwsze, czemu cię nie ma na liście? Nie mam mnie na dzisiejszej liście? Myślę, że jest to błąd, powinienem być na tej liście. Spójrz na listę ponownie. Nie ma cię na liście. Entry request masz. Appearance się niby zgadza, ID się zgadza. Ja bym go wpuścił. On wydaje się legitny. Krótkie włosy, no, no niby tak, niby tak. Duży nosek, ma, wszystko ma. Też jako pilot też się wydaje, że jest. No dobra. Niech stracę. To kolejny? Jezu, ty jesteś creepy. No, witaj, dzień dobry. Aż widzę niedogodność, jest twoje ID.
O, przepraszam, zapomniałem pokazać mojego ID. Nacza Michaelis. Nacza Michaelis. Okej. Okay. To twoje oczka wydają się być inne, moja droga. Ty jesteś z piętra drugiego. Piętra drugiego i ty jesteś z czwartego pokoju. I ty jesteś matką Anastazji Michaelis. Okej. Okay. A jednak oko masz jedno niebieskie i jedno zielone. Lewe. To jest niebieski? Prawe niebieskie. No to by się zgadzało, że to jest prawe oko niebieskie. A szef. Kręcone włosy. She has freckles. Co to znaczy she has freckles? Co to znaczy freckles? Muszę sprawdzić. Freckles. Freckles. Jegi, okej. Okay. Nawet nie wiedziałem o tym. Nie miałem pojęcia. Round face. No dobra. Zadzwonimy najpierw do córki departamentu. 1346. 1, 3, 4, 6. Może córka odbierze. Witam z tej strony Anastazja. Mojej matki nie ma w domu. Cokolwiek. Ona taki właśnie styl ma. No, wydaje mi się, że jest to prawidłowa osoba. Jakie mam wrażenie? Zgadza się appearance i tak dalej, więc raczej to jest dobra osoba. 73, 789, 413. 789, 413. 653, 665. No niby się zgadza. Jest na liście, ma entry request, appearance się zgadza, ID się zgadza. Perfekcyjnie. Możesz otworzyć do mnie drzwi? Mogę. Next, please. To będzie następny. O kurwa. Witaj. Margaret Bubbles. Bubbles z chłopaków z baraków. No właśnie, i zobaczcie, ja się po prostu pomyliłem, no bo tutaj te zdjęcia są różne. Myślałem, że naprawdę on ma zmieniony ten appearance. Pokazał mi sprawdzić dokumenty, no i sprawdziłem. Ale koleżanko, po pierwsze, nie macie na liście. Nie masz... Masz entry request. Masz entry request. Twój wygląd się nie zgadza. ID się chyba zgadza. 7-5. Który ty masz? Drugi. Drugie piętro. Margaret Bubbles. Zadzwonimy tam. 6-4-3-1. Ja wiem, że to już nie jest ona. Ale z ciekawości dzwonimy. O, witaj z tej strony, Margaret. Nie oczekuję żadnych odwiedzających dzisiaj. No właśnie, to jest definitywnie. Definitywnie. Nasza koleżanka, która jest po prostu doppelgangerem. Nie było trzecie, tylko drugie. 103-590. 103-590. Nie wiem, po co jest to ID w takim razie. 268014. 268. No to idealnie. Seamstress? Co to znaczy Seamstress? What? Co to znaczy Seamstress? Kurde, nie mam pojęcia. Seamstress. Krawcowa. Boże, ja się uczę nowych słów tutaj dzisiaj. No dobra, mamy checklistę, więc tak. ID się zgadza, wygląd się nie zgadza, to się zgadza. Nie macie na dzisiejszej liście. Nie mam mnie na dzisiejszej liście? Musi być to błąd. Sprawdźcie jeszcze raz tą listę. Powinno być liście. Sprawdź teraz jeszcze raz tą listę. No koleżanko, no ja wiem, nie wal głupa. 3, 1, 2. Nie walimy głupa.
Dobra, spróbujemy. Blink, protocol complete. Next, please. No. O, ty jesteś na liście nawet. Dzień dobry. Dzień dobry. Albertski Pitchman. Pitchman. Pitch, pitch, pitch. I on wyglądał w sumie nawet podobnie. Albertski Pitchman. 74. To by się zgadzało. To się zgadza. Shoemaker. F0102. Robertski Pitchman. Okej, to był jego syn. W takim razie. No to ja o tym nie wiedział. To był pitch, pitch, pitch. Okej. Zadzwonimy do nich. 2668. 2668. Witam, Robertski Pitchman z tej strony. Mój brat i ja nie jesteśmy w domu. Co? Ja źle przeczytałem. Jezu, wiecie co? Piłem kawę i coś źle przeczytałem chyba. 2668. Coś źle przeczytałem chyba. Coś źle przeczytałem. Jeszcze raz muszę. Robertski Pitchman z tej strony. A, mojego brata nie ma w domu, okej. Okay. Robertski Pitchman. Czyli on gadał. To jest Albertski Pitchman. To by się zgadzało. 14... 5-4 się zgadza. To się zgadza. Na liście jesteś. ID appearance, entry request. Wszystko jest w porządku? Możesz otworzyć na mnie drzwi? No mogę. Prawda, no, wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że dopóki nie kliknę tu, to nikt nie przyjdzie. A jednak. Ups. Chyba kogoś przepuściłem. Upsi. Jak to wygląda? Nikogo nie zabiliśmy. Bum, pozwoliliśmy wejść. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Którzy to byli? Arnold Wrong Mustache. No właśnie. To było to. Juberski Pitch. To też było to. Znaczy, no to wiedziałem, że to jest źle, a to dopiero potem się dowiedziałem, że było źle. Czyli ta ostatnia była też dobra. Tutaj nie mieliśmy żadnego problemu. Więc nie jest to głupie. Nie jest to głupie. Myślę, że zagramy sobie teraz bardziej na trybie hard. Nightmare, nie hard. Zobaczmy. Pytanie, czy to będzie to samo? Chyba tak. O! You know the drill. Nasz wiertło. Drill to wiertło. Jakiś inny konspekt był. O! Witaj, śmiertelniku. Xbert. Jestem mieszkańcem tego astralnego okręgu. Moim apartamentem jest numer 1 pierwszego piętra. Kurde, same nienormalne osoby. Prawdziwy nightmare mode. I tu dopiero potem się zaczyna rozgrywka. W sensie, może nie tak. Tutaj podobno jest najbardziej straszne.
Dobra, zobaczmy, czy ty się zgadzasz. XBet, XBer. XBet, XBer. 3, 3, 2, 9, 6, 8. 3, 3, 2, 9, 6, 8. To by się zgadzało. Soul Eater. Masz ramę na głowie, masz ramę na głowie. Mały nos, mały nos. Big smile, mam duży uśmiech. Dwa tatuaże. Tu i tu. I masz ramę na swoim lewym policzku, czyli to. Ma uśmiech, ma mały nos, ma dwa tatuaże. Ma. No dobrze, czyli tak, ID się zgadza, Apron się zgadza, Entrykus się zgadza. Jesteś na liście? Nie macie na liście. Tak. Nie mam mnie na liście, ponieważ zostałem przywołany. Nie zdążyłem. Tu jakoś szybko idzie. No dobrze, ale powtórz to. No dobra, widzę, że on teoretycznie być powinien. Ale 1152. 1, 1, 5 i 2. Durgia z tej strony. XBeta nie ma w domu. Zaraz zobaczymy. To jest instakill. On być powinien. Witaj, człowieku. I ty nawet jesteś. Lilith. Lilitu Lilith. Jest twoje ID. To jest moje ID. Lilith. Lilitu Lilith. To się zgadza. Lilith. Lilitu Lilith. To się zgadza. Jestem rezydentem. Bla, bla, bla. Mój apartament jest numerem 4 na pierwszym piętrze. Jedźma. Mały nosek, pointer, punktowe uszy, ma kolczyki, ma 5 wytatuowanych oczu, a rozumiem, że są jej oczy i tu są jej, jest 5 oczu, okej. Okay. Spanks, czyli ma kły. To nie są oczy, to jest po prostu zakrywka taka. No dobra, ona w teorii powinna być, z tego co widzę, i by się nawet zgadzała. 6996. 6996. A Nazar z tej strony. Lilith nie ma w domu. No dobra, reasumując. ID, appearance, entry request, lista jest. W końcu. 172. Sprawdzimy. 725. 172. 125. 535. 535. 271. 535. 271. No zgadza się. 57. Jeszcze ani razu nie trafiło mi się ID złe. No dobra. I? A jednak, coś było z nią nie tak. Jednak było coś z nią nie tak. Play again. Ej, dobra, to było ciekawe. You know the drill. Co to znaczy you know the drill? To musi być jakiś koncept. Sprawdzę. You know the drill. Znasz zasady? Tak. You know the drill. Nawet nie wiedziałem, że to jest tak, taki konspekt. Know the drill. Ale okej. Okay. Dobra, proszę u pana. Czy pan jest na liście? Ach, pucz, ksiabalba. Ksiabalba. Ach, pucz, ksiabalba. To co tam było nie tak, kurde? Szkoda, że nie było napisane. I went out to break bones. Wyszedłem, żeby połamać kości. Okej. Okay.
Więc tak, jesteś na liście na pewno. Masz entry request. Masz. Czy ty się z wyglądu coś różnisz? Trzeciego piętra jest chyba, tak? Tak. Ach, pucz Xilbalba. Bonebreaker. Wear mask. Round head. Short hair. Round ears. Small eyes. 5, 6, 4, 6, 4, 7. Okrągłe, okrągłe. Small eyes. Krótkie włosy. Ma. No, to by się wszystko zgadzało. ID, appearance, enter request. Jest też na liście. Finally. Będzie mniejsza szkoda. Kurde, co było nie tak? Ej. Co było nie tak? Chcę zobaczyć, co było nie tak. Wrong eyes? What? Nightmare wins. Nie no, play again. Dobra, czyli musimy bardziej zwracać uwagę na nawet małe rzeczy. Nasz zasady znam. Pitch, VIP. Ouu. Nie ufaj im. Knights Google.com view DDD secrets. Uuu, czekajcie, bo mi odpaliło przeglądarkę. Okej. Powiem tylko tyle, że są tu dziwne symbole. I w sumie wszystkie literki to jest O, T, T, O, I, O, I, O, W, W i tak dalej. Dziwne. I jest taka pseudorozpiska. Nie wiem, jak to brać. Czekajcie, bo przypadkowo chyba coś wyświetliłem, tak. Chyba mi się gra zmniejszyła. Shit happens. O, już jest. Continue. Tu jest jakiś szyfr. Tu jest jakiś szyfr. Tylko jak to rozumieć? No bo ja tutaj mam tą przeglądarkę, tak? Nawet jest to samo narysowane co i tu, w sensie te I, T, N, I, N, W, I, W, O, T, I, N. Rozumiem, że I i T może się równać N. Kurde, tylko naprawdę, no nie wiem jak to brać, jak to brać pod uwagę. Tu jest jakiś szyfr. Widzę, że nawet na Reddicie ktoś to próbował robić. Tak, tutaj z tego co widzę, to jest napisane, że te liczby, czy te cyfry równają się czemuś. Nie chcę mi się tego na razie dekryptować, być może to potem zrobimy. Ale są ciekawe jak na pierwszy raz, że przyszli. Dobra, jest. Witaj człowieku. Jest nowy typ. Jest nowy typ. Nawet chyba byłeś. Tak, byłeś. I ja naprawdę tu nie widzę, żebyś się różnił w czymkolwiek. Być może zaraz pożałuję. ID nie masz. Masz ID. To jest moje ID. Teutuate Staranis. Teutates, tak. 789 i 24. Face tattoo. Serious gaze. Long nose, sharp teeth, long hair. Znaczy gaze. Co to znaczy gaze? Co to znaczy gaze? Poważny wyraz twarzy?
Na pochodne spojrzenie. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Anihilator. Teutates Tyrannis. Okej, okay. 4-2-4-2. Zadzwońmy do tego Greydołku. 4-2-4-2. Witaj, z tej strony Achpucz. Teutatesa nie ma w domu. Axiom ID 63. To by się zgadzało. Czyli tak, ID się zgadza, appearance się zgadza, entry request się zgadza, jesteś na liście. Nie spojrzałem na jego usta. Ale to sprawdzę. A już nie mogę! Oh no! No dobra, no chyba go wpuścimy, co? To będzie da? To coś tu kliknięcia może? Tu, cokolwiek? Nie? Nie? Tu nie! Dobra, wpuszczamy cię. Ten był dobry. Witaj, człowieku. Yog-Sothoth. Zgadza się, 73 się by zgadzał. Yog-Sothoth F-0204. Vampirism. Long nose. Nose ring. Shaded eyes. Short hair. As fangs. Długi nos. Czy ja wiem, czy długi nos? No długi, no. Nose ring. Jest. Shaded eyes. No jest. Krótkie włosy. No są. Ma kły. No ma. I nawet ma hooker. Taki... Ej, nieważne. 689823. 689823. 547464. 464. No by się zgadzało. To by się też zgadzało. Jest nawet na liście. Patrzę, czy na pewno wszystko się zgadza z jego twarzą i tak dalej, ale chyba tak. Mogę tam jeszcze zadzwonić. 1, 3, 4, 6. Ale byłoby to głupie. Witaj, Kwacili. Yoga nie ma w domu. Dobra. Będę żałował, czy nie? Nie. Witaj, człowieku. Czy ciebie już nie było tu przypadkiem? Ja już cię wpuszczałem, ej. No dobra, to mamy teraz przy okazji możliwość podpatrzenia, co jest z nim nie tak. Zobaczmy. Wzrok ma taki mętny. Trzecie piętro. Teutates Tyrannis. Teutates Tyrannis. Pierwsze? Nie. Gdzie było piętro? Drugie? A, ja drugie kliknąłem, okej. Okay. Teutates Tyrannis. 789294. 586413. 586413. Anihilator. Long hair, serious gaze, face tattoo. A, dobra, widzę. Widzicie, jaki jest problem? Nos. Zobaczcie, co jest z jego nosem. Na zdjęciu jest nos. I dziwny. Tu już nie ma. Samo na tym zdjęciu nie ma.
Ja od razu widzę, że coś jest nie tak z appearance. Wszystko jest doskonale z moim wyglądem. No nie, nie jest. 3, 3, 1, 2. Coś z tobą jest nie tak. Dobra. Wynik protokołu complete. Możesz kontynuować swoją pracę. Następny proszę. O Jezu. Witaj człowieku. Exile Lanitro. Exile Lanitro. Proszę, wyszedłem potorturować trochę ludzi. Okej. Okay. Jesteś tu. Patrzę, czy się wszystko zgadza z twoim wyglądem, ale chyba tak. 4 po 4 kropki. No, wygląda na to, że tak. 7-6, ty jesteś z pierwszego piętra, z tego co pamiętam. 2-3-5-9-8-6. 3-2-5-9-6-8. 15 kolcy. Wykropkowane brwi. Prominent chin, tired eyes, sharp teeth. Teeth nie pokazuje. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 jest, no okej. Okay. To by się zgadzało. Jesteś bodajże na liście, jesteś. Z tego co mi się wydaje, to tak. ID się zgadza, appearance się zgadza, entry request się zgadza i jesteś na liście. Może będę żałował. Oj, będę żałował, coś było nie tak. Ale to w sumie i dobrze. W sumie i dobrze, moi drodzy, bo już musimy kończyć odcinek. Zobaczmy, co było nie tak z nim. Co było nie tak z nim? To było ok. Fake DDD logo. O kurde. Nie wiedziałem, że tak może być. Nie sprawdzałem w ogóle DDD logo. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych jakichś innych seriach. Chociaż myślę, że z tego jeden odcinek będzie, bo chciałbym spróbować Nightmare od początku. Bo widzę, że ten Nightmare jest ciekawszy od tego pierwszego. No to jest trochę za łatwy. A tu jednak zawsze coś. Zawsze coś. No i co, moi drodzy, pamiętajcie o Discordzie, bo również jest non-stop dostępny. Czeka na was ten Discord. Jest nas już sporo, ale mogłoby być jeszcze więcej. Trzymajcie nas jeszcze, no i miłego dnia, wieczoru, hej, hej.